I am really happy that really soon is coming Tiot. Bardzo się cieszę, że już nadchodzi Tiot. I don't know if you know what means Tiot. Nie wiem, czy wiecie, co Tiot oznacza. But this means this is our time. Ale oznacza to this is our time. Because we believe that is the time of Poland, is the time of the church. Wierzymy, że to jest czas Kościoła, to jest czas dla Polski. And in all of this that we are experiencing, we feel that God wants to do something more with everybody of us. Wiecie, i w tym wszystkim, co, czego doświadczamy, naprawdę wierzymy, że Bóg chce dokonać czegoś w każdym z nas. So many times we are asking us, how can God use my life? I czasami pytamy sami siebie, jak to Bóg może użyć mojego życia? I am not a preacher. Nie jestem żadnym głosicielem. I am not an evangelist. Nie jestem ewangelistą. I am not a pastor, I am not a prophet, I am not a master. Nie jestem pastorem, czy prorokiem, czy jakimś mistrzem. How God can use me? Jak to Bóg może mnie użyć? And I want to tell you that in our lives there is three important days. I powiem wam, że w naszym życiu są dwa ważne dni. The first day, very important for you, is when you're born. Pierwszy dzień ważny dla ciebie, kiedy się rodzisz. I born 9 November. Urodziłam się 9 listopada. So that is important day for me. To jest więc ważny dzień dla mnie. And but second important day is the day you born again. Ale drugim ważnym dniem jest ten dzień, w którym narodzasz się na nowo. Because it's the day that you met Jesus face to face, that was revealed who is Jesus. Bo to jest ten dzień, w którym spotykasz się z Jezusem twarzą w twarz, kiedy było ci objawione, kim jest Jezus. But the third important, very important day in your life. Ale trzecim bardzo ważnym dniem w twoim życiu is when you understand, when you discover why is the reason you born for. To jest ten dzień, w którym odkrywasz, w którym się dowiadujesz, jaki jest ten powód, dla którego się narodziłeś. What is your mission? Czym jest twoja misja? What is the purpose that you are here? Jaki jest ten cel, dla którego tu jesteś? What is the calling that God thought about your life? Jakie jest to powołanie, które Bóg miał na myśli, gdy myślał o twoim życiu? Because it is real that God created you with a purpose. Bo to jest prawdą, że Bóg stworzył cię w jakimś celu. It is real, it is right that God created you because he has a great plans with your life. It was not coincidence, not casuality. I jest to prawdą, że Bóg naprawdę stworzył cię, bo miał jakiś plan dla twojego życia. To nie był żaden przypadek. And you born with assignation. I zostałeś zrodzony z pewnym przypisanym ci zadaniem. God created you with a mission over this earth. Bóg stworzył cię, byś wykonał pewną misję na ziemi. Jesus had a mission. Jezus też miał misję. Jesus, when he came, he didn't came with any purpose. Gdy Jezus przyszedł na ziemię, to nie przyszedł tak bez celu. We know that the main purpose of Jesus was came to the earth. I wiemy, że głównym celem, dla którego on przyszedł, to było właśnie przyjść na ziemię. To live with us. By żyć z nami, pośród nas. And to pay the price for our sins. I by zapłacić cenę za nasze grzechy. In few words, we can say that his main goal was that he came to die. I w paru słowach można by to opisać tak, że jego głównym celem było to, by przyjść, by umrzeć. He came to die for you and for me. Przyszedł, by umrzeć za ciebie i za mnie. This was his main goal. To był jego główny cel. His purpose. Jego cel. And that was his mission, why he came here to the earth. To była jego misja, to po co przyszedł na ziemię. In John 3:16, probably you know by memory, but it's a resume, like a small piece, what he did, what was his calling, his mission. W Jana 3:16 mamy werset, który pewnie doskonale znacie, który właśnie opisuje to, z jakim celem przyszedł. For God so loved and dearly prized the world. Tak bowiem Bóg umiłował świat, that he gave his only begotten son, że dał swego jednorodzonego syna, so that whoever believes and trusts in him, aby każdy, kto w niego wierzy, shall not perish that, but had eternal life. Nie zginął, ale miał życie wieczne. So that was the reason that Jesus came. He knew clearly what was his mission. Więc to jest ten cel. Jezus dokładnie wiedział, jasno wiedział, jaka jest jego na ziemi właśnie misja. He knew what was the reason. Znał powód swego przyjścia. And
many times we can see that we as his daughters and sons. I wiele razy my jako jego synowie czy córki. We don't understand what is our mission. My nie rozumiemy, jaka jest nasza właśnie misja. What is our purpose? Jaki jest nasz cel? What is the reason that God created your life? Jaki jest ten powód, dla którego Bóg stworzył twoje życie? So many times we are walking and we are trying to get our dreams, our goals. I wiecie, i tak często idziemy przez to życie i próbujemy wypełniać marzenia, które my mamy i cele, które my sobie stawiamy. But what was the goal of Jesus? What was the dream of Jesus? Ale jaki był ten cel i to marzenie Jezusa? And many times we are so confused, and I see that inside of the Christian church we are so confused about what is our calling. Tak często jesteśmy tacy zamieszani w tym, nie wiemy, jakie jest to nasze powołanie jako chrześcijanie. Between the three more like top questions in Christian world is like, what is my calling? Tak, wydaje mi się, że takim top 3 pytaniem w świecie chrześcijańskim jest to pytanie, jakie jest moje powołanie? What I should do? Co powinienem robić? I am evangelist, I am a prophet, I am a pastor. Czy ja jestem ewangelistą, czy prorokiem, czy pastorem? Many people think that their calling is to be a musician in the church. Wielu wyobraża sobie, że ich powołaniem jest by być po prostu muzykiem w kościele. Others think that their calling is to be a missionary in the nations. Albo może, żeby być misjonarzem pośród gdzieś narodów. But when I see the disciples of Jesus, ale kiedy tak przyglądam się uczniom Jezusa, I don't see that they have a crisis of identity. To nie myślę, że mieli taki kryzys tożsamości. Who I am? Kim ja jestem? For what I born? Po co się narodziłem? What I have to do? Co mam zrobić? They have clear something that Jesus led them to do. Oni mieli naprawdę jasny cel, do którego Jezus ich prowadził. They have a mission to do. Mieli po prostu misję do wykonania. And the mission of them was be disciples of Jesus Christ. I tą misją było by być uczniami Jezusa Chrystusa. Because we think that the greatest calling that you and me we have. Bo myślimy tak sobie, że największym powołaniem, jakie ty i ja moglibyśmy mieć, is to do something. To jest zrobić coś. But the reality is to be something. Ale rzeczywistość jest taka, że to jest by być kimś. To be a disciple of Jesus Christ. Być uczniem Jezusa Chrystusa. Your calling is not to be a preacher or servant in the church. Twoim powołaniem nie jest to, by być głosicielem czy jakimś sługą w kościele. The greatest and the biggest calling is to be a disciple of Jesus. Naszym największym powołaniem jest to, by być uczniem Jezusa. And as a disciples, what we have to do? I co mamy uczynić jako uczniowie? What Jesus said to us that we have to do? Co mamy zrobić? Co Jezus przykazał nam by robić? In Mark 3:13. W Marka 3:13. We read two specific things that Jesus sent to do to the people who was following him. Mówimy, czytamy o dwóch rzeczach, które Jezus bardzo specyficznie powiedział do ludzi, którzy za nim szli. In the verse 14 he said that and he appointed 12 so that they could be with him. Mark 3:14. Przepraszam chwileczkę. Jest tutaj napisane, że on w 14 jest napisane, że ustanowił 12, by byli z nim. To be with him. By byli z nim. So what it represents, what it means? Co to więc oznacza? That our responsibility as a disciples of Jesus Christ is to be with him. Że naszą odpowiedzialnością jako uczniów Jezusa Chrystusa jest, by być z nim. To know who he is. By poznać, kim on jest. To know more his heart. By poznać bardziej jego serce. To go deeply in the word that he left us. By głębiej zanurzyć się w słowo, które nam zostawił. To seek to have a stronger connection with him. By szukać tego głębszego powiązania z nim, and the połączenia. The second thing that in the same verse says, and so that he could send them out to preach the gospel. I drugą rzeczą, o której tutaj Jezus wspomina w tym wersecie 14, jest, że by wysłać ich na głoszenie.
So God is sending us as disciples to preach the gospel. Czyli Bóg wysyła nas jako uczniów, byśmy głosili Ewangelię. Look, Jesus never asked you to be just a believer. Wiecie, Jezus tak naprawdę nigdy nie chciał tego, byś był tylko wierzącym. Because a believer also is devil. Bo wierzącym też w pewnym sensie jest diabeł. Devil knows that there is God, and the Bible said that he knows and he shakes because he knows the truth. Biblia wspomina o tym, że diabeł wierzy, że Bóg istnieje i trzęsie się na samą myśl, że Bóg jest i jest prawdziwy. So it is not our mission to be a believer. Czyli to, by być po prostu wierzącym, to nie jest do końca naszą misją. Our purpose is not just to come to Sunday every single Sunday. I naszym celem nie jest przychodzić sobie na niedzielę w każdą niedzielę. Our goal is not just to be in the church making that our chair will be warm. I to nie jest naszym celem, by po prostu zagrzewać to nasze krzesło w niedzielę. Our goal, our purpose, our mission that Jesus gave us is to be with him. Bo naszym celem i tą misją, którą Bóg nam dał, jest to, by być z nim. And to preach the gospel. I by głosić Ewangelię. But as a church, we didn't attend, we didn't do the commitment that Jesus gave us. Ale jako Kościół, no nie wypełniliśmy tego powołania, jakie Jezus nam dał. Many times we are thinking, what more I can do for God? Wielokrotnie zastanawiamy się, co więcej mogę zrobić dla Boga. But look, what was the last words of Jesus over when he was in the earth? Ale spójrzmy na ostatnie słowa, jakie Jezus wypowiedział na ziemi. Matthew 28, verse 18. W Mateusza 28, 18. It says, Jesus came and told his disciples, I have given all authority in heaven and on earth. Jest tutaj napisane, wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Therefore go and make disciples of the all nations. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Teach these new disciples to obey all the commandments I have given you. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. And be sure of this. I am with you always, even to the end of the age. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. So for a moment think, the disciples were walking with Jesus 3 years. Pomyślmy na tym przez chwilę. Uczniowie chodzili z Jezusem jakieś 3 lata. They were walking, looking how was Jesus, how was his reaction, his life. Chodzili z nim, przyglądali się jego reakcjom, jego życiu. They saw how Jesus was crucified on the cross. Byli świadkami tego, jak przybito go, ukrzyżowano go na krzyżu. But they also were witnesses of his resurrection. Ale byli także świadkami jego zmartwychwstania. And when Jesus took them, and it was he was close to go to heaven. I kiedy już zbliżał się ten czas, kiedy Jezus miał być wzięty do nieba, this was the last words that Jesus left to the disciples. Wypowiedział te właśnie tutaj ostatnie słowa do uczniów. Go and make disciples for all the nations. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. And many times we are not listening what Jesus was, what was his last, let's say, desire over the earth. Wiecie, tak często właśnie nie słuchamy tego jakby ostatniego pragnienia, zanim Jezus opuścił ziemię. We many times as a church we conform to be a club of people who every Sunday enjoy of nice music. Czasami jako Kościół stajemy się takim klubem, który sobie przychodzi na niedzielę i słucha sobie, co jest grane. A beautiful family that we love each other. Jesteśmy taką wspaniałą rodziną, która kocha się nawzajem. But that is not the main mission of the church. No, ale nie jest to główną misją Kościoła. The mission that Jesus gave us is go and make disciples. Bo tą misją, którą On nam dał, to jest pójść i czynić uczniami. Many times we forget what it was the principal mission that Jesus gave us. I zapominamy tak często, jaka była ta główna ta misja, którą Bóg nam dał. As a church. Jezus. Jako Kościołowi. And not a church as an institution, but a church talking about you and talking about me. I nie Kościołowi jako instytucji, ale Kościołowi jako tobie i mnie.
to be representatives on who Jesus is here over the earth. Byśmy byli przedstawicielami tego, kim Jezus jest tu na ziemi. And many times we don't do nothing about that. I wielokrotnie nic z tym nie robimy. Why? Dlaczego? I will tell you that when I was 7-8 years old. Wiecie, kiedy miałem 7 lat. I born in a Christian family. Ja urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej. How many of you born in a Christian family? Jak z wielu z was wychowało się w chrześcijańskiej rodzinie? Yes. How tak? many of you know Jesus through somebody who some friend in university or high school? A jak wielu z was poznało Jezusa przez jakiegoś kolegę, przyjaciela na studiach, w szkole? Okay. Somebody of your friend from work? A może ktoś z pracy? Ktoś wam głosił Ewangelię? Mm-hmm. Super. Somebody through online? Może ktoś online poznał Jezusa? Okay. Really nice to see how Jesus approached to you and rescued you. No super jest oglądać, jak Jezus podszedł do ciebie i cię uratował. But I was telling you that I remember that when I was 7 or 8 years old, I was very ashamed to say that I am Christian. I tak jak wam już wspomniałam, kiedy miałam 7 lat, byłam chrześcijanką, ale bardzo się tego wstydziłam, by przyznać się do tego. I didn't want to, nobody will know that I am Christian. Nie chciałam, by się ktokolwiek dowiedział, że jestem chrześcijanką. I was going to a Christian school. Chodziłam do chrześcijańskiej szkoły. Where everybody pretty much was Christian. Gdzie w sumie każdy tam był chrześcijaninem. But in the afternoons I was going almost every day to a music school. Ale popołudniami uczęszczałam do prawie każdego dnia do szkoły muzycznej. Where nobody knows nothing about me and about my faith. Gdzie nikt tak naprawdę nie wiedział nic o mnie czy o mojej wierze. And I was really ashamed and I didn't want it that nobody will know that I was a follower of Jesus. Ja naprawdę się wstydziłam i nie chciałam, aby się nikt dowiedział, że jestem uczniem Jezusa. And I remember that in those years my parents gave me a Bible. I pamiętam, że wtedy jakoś właśnie rodzice dali mi Biblię. I started to read and read and read the Bible. I zacząłem ją czytać i czytać. And I remember that I read a verse that I will read you now, that is in Luke 9:26. I pamiętam, przeczytałem taki werset w Łukasza 9:26, który teraz wam przeczytam. And I remember that I didn't want it that people will know that I am Christian because I was thinking what they will think about me. I pamiętam, że ja nie chciałam, by ludzie dowiedzieli się, że jestem chrześcijanką, bo tak sobie rozmyślałam i co oni pomyślą wtedy o mnie. That I am weird. Że może jestem jakaś dziwna. That I am from a sect. Że jestem z jakiejś sekty. That maybe I am so boring person. Może jestem jakąś nudziarą. I really was starting looking for God and going deeply in the Word of God. Ale naprawdę wtedy to był taki czas, kiedy zaczęłam szukać Boga i zagłębiać się w Jego Słowo. And when I read this verse, impacted my heart. Kiedy przeczytałam ten werset, no miał naprawdę wpływ na moje serce. And it says, if anyone is ashamed of me and my message. Bo w Łukasza 9:26 jest napisane, kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów. The Son of Man will be ashamed of that person when he returns in his glory and in his glory of the Father and the holy angels. Tego Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i świętych aniołów. I remember that in that moment when I was reading, my heart was broken. I pamiętam, kiedy przeczytałam to, no, złamało się moje serce. How it is possible that I can be ashamed of you? I don't have strong enough to tell to my friends that you are alive, God. Jak to możliwe jest w ogóle, że ciebie się wstydzę? Jak to możliwe jest, że nie mam tej siły, by przyznać się ludziom, że mam ciebie w swoim życiu, Boże? And I remember that my prayer was, Jesus, I want to follow you and I don't want to be afraid. I pamiętam, jak się pomodliłam wtedy, że Jezu, ja chcę iść za Tobą i nie chcę się bać. I want to be straight and be courage to say who you are. Chcę być silną i chcę być odważną na tyle, by powiedzieć, kim Ty jesteś. That you are the Savior. Że Ty jesteś Zbawicielem. That you are the cure for humanity. Że Ty jesteś lekarstwem dla ludzkości. That you are the one who my friends need. Że Ty jesteś tym, którego potrzebują moi przyjaciele. And Holy Spirit put me compassion for the people who was around me. I was really a young girl. I wiecie, Bóg naprawdę wsadził wręcz we mnie to miłosierdzie, które miał dla ludzi, a byłam wtedy naprawdę, no, małą dziewczynką.
But I started to preach the gospel. Ale zaczęłam już wtedy głosić Ewangelię. When I was in high school, I opened a grupę domową in the high school. A kiedy już byłam w szkole średniej, otworzyłam grupę domową. And I started to do in the break time a small meeting with my friends to tell them about the love of Jesus. I na przerwach organizowałam takie małe spotkania, by opowiedzieć moim przyjaciołom o Jezusie. And I said, Jesus, I will not be afraid. I powiedziałam sobie wtedy, Jezu, nie będę się bała. I want to be proud for about you, who you are. Chcę być dumna z tego, kim ty jesteś. And what it says in Romans 1:16. I w Rzymian 1:16 przeczytajmy. Paul was saying, I am not ashamed of this gospel, the gospel, the good news about Jesus Christ. Jest tam napisane ustami apostoła Pawła, nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jews first and also Gentiles. Ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem Greka. So how it is possible, how it is available, this courage that we could have to preach the gospel? Więc jak jest to możliwe, by zdobyć tę odwagę, byśmy mogli głosić Ewangelię? When you are fulfilled of Holy Spirit. Wtedy, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego. When you know that saying the gospel is to bring good news to salvation. Kiedy zdasz sobie z tego sprawę, że dzielenie się Ewangelią to jest przyniesienie słów o zbawieniu. It's the power of God who brings a restoration to a life. Że jest to właśnie ta moc Boża, która przynosi odnowienie życia. But as a church, it's really sad to see that we are living in fear. Ale smutne jest to, że jako Kościół żyjemy w bojaźni, w strachu. We have so many arguments to don't preach the gospel to the people around us. Wiecie, mamy tak wiele wymówek, dlaczego nie głosimy Ewangelii ludziom dookoła nas. And our fears and our arguments are putting off the revival that God wants to bring to this nation. I te nasze wymówki, te nasze bojaźnie, one jakby odkładają w czasie to przebudzenie, które Bóg chce przynieść do tego narodu. Because there is not revival if we as a Christians we don't assume the role to preach the gospel. Bo nie ma przebudzenia, jeśli my jako chrześcijanie nie przyjmiemy tej roli jako ci, którzy mają głosić Ewangelię. There is no revival if you in your life, personal life, you don't experience a revival. Nie będzie przebudzenia, jeżeli ty osobiście w swoim życiu nie doświadczasz przebudzenia. One of the characteristics of revival that is a brokenness in our heart that we know that and there is repentance. Wiecie, jedno z takich cech charakterystycznych przebudzenia jest takie złamanie serca, takie upamiętanie się. And confession of sin. I wyznanie grzechów. That this links us, lead us to a stronger life of prayer. I to wtedy prowadzi nas do mocniejszego życia w modlitwie. Literally, the word revival, it means come back to life from death. Wiecie, dosłownie tłumacząc słowo przebudzenie, to oznacza to powrócenie do życia z martwych. And that is what I personally believe that God wants to do in our lives. I wierzę osobiście, że to jest to, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. But a revival never can start. It is not a pray intensified in our lives. Ale przebudzenie nigdy nie rozpocznie się, jeśli nie zostanie zintensyfikowana w naszym życiu modlitwa. When we don't recognize that we are living in a cold way. Jeżeli nie zdamy sobie z tego sprawy, że żyjemy w taki zimny sposób. When we don't recognize that we are living exactly the same that people who don't follow Jesus. Kiedy nie rozpoznamy tego, że żyjemy w dokładnie taki sam sposób jak ci, którzy nie idą za Jezusem. But a mark of a revival is a broken heart. I właśnie znakiem przebudzenia jest złamane serce. When you say, God, I don't want to live more in that way. Kiedy ty mówisz, wiesz Boże, ja już nie chcę żyć w taki sposób. I know that I am not
pleasing you. Wiem, że nie sprawiam ci przyjemności. Change me. Zmień mnie. Transform me. Przemień mnie. And when your car is broken before God. Kiedy twoje słowo jest złamane przed Bogiem. His confession of the sin. Ma wtedy miejsce wyznanie tych grzechów. It's repentance. Ma miejsce upamiętanie się. It's to really feel that what we are doing is something that is against God. I zdanie sobie sprawy, to odczucie, że naprawdę to, co robimy, no jest robione przeciwko Bogu. That we are hurting His heart. Że ranimy Jego serce. And that we with decision we want to come back to Him. I że podejmujemy w końcu tę decyzję, że chcemy do Niego powrócić. There is when it starts revival in our life. Wtedy zaczyna się przebudzenie w naszym życiu. When you don't want to live in the same way that you was living. Kiedy nie chcesz już żyć w taki sposób, w jaki żyłeś. If you was tied to pornography, you broke this style of life. Jeżeli byłeś związany pornografią, zrywasz z tym stylem życia. And you ask for forgiveness to God. I prosisz Boga o wybaczenie. And you confess the sin. I wyznajesz ten grzech. You repent. Upamiętujesz się z niego. And your lifestyle change. I twoje życie zaczyna się zmieniać. If you were fighting and you recognize that in your life was jealousness, something strong in your heart. Na przykład, jeżeli rozpoznasz, że w twoim życiu naprawdę panoży się zazdrość tak w silny sposób w twoim sercu. Or selfish. Albo egoizm. So you recognize and you cry your sin. Rozpoznajesz to i wykrzykujesz swój grzech wręcz. And you really ask for forgiveness to God. I naprawdę prosisz Boga o przebaczenie. And He through Holy Spirit start the transformation in your life. I On wtedy przez Ducha Świętego zaczyna przemianę twojego życia. There is when you start experiencing a personal revival. I to wtedy doświadczasz tego osobistego przebudzenia. But if there is not a personal revival, you cannot bring revival where you are. Bo jeśli nie ma w tobie osobistego przebudzenia, nie przyniesiesz przebudzenia tam, gdzie jesteś. If you don't care the way you live, if you don't feel nothing, and you just are like a cold Christian that goes every Sunday to church. Jeżeli naprawdę nie obchodzi cię to, jak żyjesz, jesteś takim sobie zimnym chrześcijaninem, który po prostu przychodzi co niedzielę do kościoła. So you should be shaking now. To teraz tak naprawdę powinieneś się trząść. And ask Holy Spirit, please convince me. I prosisz Ducha Świętego, przekonaj mnie. Convince me from sin, righteousness and judgment. Przekonaj mnie o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Search me inside. Badaj moje wnętrze. What is going on in my heart, in my life? Co się dzieje w moim życiu, w moim sercu? Because this is something that has to be alive in us. Bo to musi żyć w nas. Revival will not come to a nation if we don't have a life of revival. Przebudzenie nie przyjdzie do narodu, jeżeli my nie żyjemy życiem przebudzenia. In the Bible said that Holy Spirit is the only one who can convince us. W Biblii jest napisane, że to jedynie Duch Święty może nas przekonać. But many times Holy Spirit was talking to us and we quench His voice. Ale wielokrotnie Duch mówi do nas i mówi, a my gasimy Jego głos. But now it is the time to hear His voice. Ale teraz jest czas, byśmy słyszeli Jego głos. That He really will make aware us of the terrible condition that is our spiritual life. By On nam uświadomił to, w jak okropnym stanie jest to nasze życie duchowe. How cold we are living our Christianity. W jak zimny sposób żyjemy tym naszym chrześcijaństwem. How light is our relationship with God? Jak byle jakie jest ten nasz, jak taki niedbały jest ten nasz związek z Bogiem. And this has to produce some not comfortable situation in our heart. I to nie może wzbudzać takiego komfortu w twoim sercu. This has to take us from comfort. Musi nas to przenieść gdzieś, po prostu wręcz wyrwać z tego, z komfortu. There is not revival if there is not humiliation of our hearts before the God. Nie będzie przebudzenia, jeżeli nie pojawi się pokora w twoim sercu. In Psalms 52:17 it says, the sacrifice you desire. W
Psalmie 52, w wersecie 52:17. Okay, so I will tell you the verse. It says the sacrifice you desire is a broken spirit. Tak, w Psalmie 51, 17 werset. Ofiary dla Boga to duch skruszony. You will not reject a broken and repentant heart. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz. So look here, what God is looking for. Spójrzcie, czego Bóg tutaj szuka. What kind of sacrifice he is not rejecting. Jakie ofiary nie odrzuca. When we have a broken heart before him. Kiedy będziemy mieli serce skruszone przed Nim. It's something that it has to be experienced in our heart, in our lives. Jest to coś, czego musimy doświadczyć w naszym sercu, w naszym życiu. So it has to, we have to ask Holy Spirit, I want to bring, that you will bring me to life. I musimy zapytać Ducha Świętego, Duchu Święty, chcę, żebyś przyniósł, przyprowadził do mnie to życie raz jeszcze. Wake up my spirit. Pobudź mego ducha. If I am dead, resurrect me. Jeśli jestem martwy, wskrześ mnie. I need to be filled up for your Holy Spirit. Muszę być wypełniony Twym Duchem Świętym. Because the worst that could happen to a Christian. Bo najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć z chrześcijaninem, is that you live by emotions. To to, kiedy żyjesz emocjami. And you just are led by the nice environment that is in Sundays, for example. Jesteś prowadzony już wtedy tylko takim miłym środowiskiem, jakie wytwarzane jest w niedzielę. Super music, really, really nice words. Super uwielbienie, super słowo. But in your life, ale, in your week, ale w twoim życiu, w tygodniu, there is no God. Nie ma Boga. There is not time with him. Nie ma czasu z nim. There is not this conscience that you are walking with him. Nie ma takiej świadomości, że ty idziesz z nim. That his goals are not more, not your goals. Że jego cele nie są już twoimi celami. What he wants to do in you is like, I don't care. I'm good going Sunday by Sunday. Że to, czego on chce dokonać w tobie, to już się tak zbytnio nie obchodzi. Ty się masz okej z tym, że przychodzisz sobie niedziela po niedzieli. And we start living a religious life. I zaczynamy wtedy żyć życiem religijnym. Many times I'm confronted by that. I wiele razy mnie to konfrontuje. Because we Christians, we like to be active. Bo my chrześcijanie lubimy być aktywni. But we are forgetting many times of the presence of God. Ale często zapominamy o Bożej obecności. To be in the secret place. By znaleźć się w tym miejscu ukrycia. Where he exposes what is really in our hearts. Kiedy on pokazuje ci, co tak naprawdę jest w twoim sercu. When we are going to him and really saying to him, God, I really need that you will clean me, that you will purify me. I need your help, Holy Spirit. Kiedy pojawiasz się przed Bogiem i mu mówisz, Boże, ja naprawdę potrzebuję cię, byś mnie oczyścił, Duchu Święty, potrzebuję cię, byś mi to pokazał. That is what stops the revival. I tego typu rzeczy powstrzymują przebudzenie. Christians that are lukewarm. Chrześcijanie, którzy są letni. Christians that don't are example in the way that they live. Którzy nie są przykładami tego, jak żyć. That many times we are not examples. Bo wielokrotnie nie jesteśmy przykładem. Because we don't live with Jesus. Bo nie żyjemy z Jezusem. So we don't look like Jesus. Więc nie wyglądamy tak jak On. We allow that our life is led by our flesh, the desires of our flesh. I pozwalamy na to, że jesteśmy prowadzeni pragnieniami naszego ciała. So, of course, how we can talk about Jesus in our works, in our schools? Więc wtedy oczywiście, no jak mamy rozmawiać o Jezusie w pracy, w szkole? We became agent 007, that nobody will know who we are. Stajemy się takimi agentami 007, by nikt nie dowiedział się, kim jesteśmy. But full of shame, full of fear. Jesteśmy pełni wstydu, pełni strachu. No, with the joy of God in our lives. Nie ma radości Bożej w naszym życiu. And not with the fruits that God wants that we will live and have. Ani nie ma owocu, którego Bóg chce, byś miał i byś żył tym owocem. We need to come back.
Ale musimy powrócić. We need to really ask Holy Spirit. Holy Spirit, we want a revival in our nation. Musimy prosić Ducha Świętego, Duchu Święty, chcemy przebudzenia w naszym narodzie. I remember pastor in one island, Fiji. Pamiętam pewnego pastora na wyspie Fiji. His name is Suryasi Kurulo. Na imię miał, na nazwisko Suryasi Kurulo. Actually, people from our church is going on October to one of his churches in Papua New Guinea. Tak naprawdę wielu z was tutaj w naszym kościele pojedzie do jednego z jego kościołów w Papui Nowej Gwinei. I had the privilege to translate him to Spanish in my church in Ecuador, and he was telling his testimony. Ja miałem przywilej tłumaczyć go na hiszpański w kościele, w którym byłam w Ekwadorze, i opowiadał takie świadectwo. And he said that he with his friends they decided. I mówił wtedy, że on i jego przyjaciele postanowili. They decided to don't get married. Że nie wyjdą za mąż albo nie ożenią się. Not get married until the time that they can see that their country was revived. Aż do czasu, w którym zobaczą, że ich kraj jest w przebudzeniu. And spend this time that they could be with girls, with other people, you know, flirting, in praying for God's revival for their country. I ten czas, który mogliby spędzić na takie flirtowanie między sobą, z chłopakami, z dziewczynami, oni przeznaczą to na przebudzenie kraju. And they pray, and now, of course, God is faithful. God gave them families, people who is really in fire of God. Oczywiście Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg dał im rodziny, oni są pełni Jego ognia. But look what the priority they put in their lives. Ale zobaczcie, jaki mieli priorytet wtedy w swoim życiu. We don't want any distraction. We want pray for revival in our lives, in our country. Nie chcemy żadnego rozpraszacza w naszym życiu. Chcemy się po prostu tutaj modlić o przebudzenie naszego kraju. Crazy decisions. No, szalona decyzja. But they also saw and they see how the revival started in their nation. Ale w końcu byli świadkami tego, jak w ich narodzie zaczęło się przebudzenie. How God is responding them with miracles, signs and wonders. Jak Bóg odpowiadał im znakami i cudami. Just being in that place, those places is like different atmosphere because Holy Spirit is manifesting in a powerful way. Wiecie, i samo już przebywanie w tych miejscach jest czymś niesamowitym, bo Duch Święty objawia się w niesamowity, w potężny sposób. Because there was people who was able, they decided to pay a price in prayer. Bo byli tam ludzie, którzy postanowili zapłacić cenę i modlili się. When was the last time that you cry for your country? Kiedy ostatni raz płakałeś za swoim krajem? When was the last time that you cry out to God for mercy about your country? Kiedy ostatni raz krzyczałeś do Boga o miłosierdzie na twoim kraju? When was the last time that you had compassion for the people that is losing, are lost without Jesus? Kiedy ostatni raz miałeś takie głębokie współczucie dla ludzi, którzy są bez Chrystusa, są zgubieni? In the Bible said that the name of God is glorified when we are giving fruit, when we are bringing people to the knowledge of Jesus Christ. Wiecie, w Biblii jest napisane, że imię Boże jest wychwalone, kiedy przynosimy owoc, kiedy przyprowadzamy ludzi do Jezusa. But when it was the last time that you preached to somebody the gospel? Ale kiedy ostatni raz głosiłeś komuś Ewangelię? This is the biggest, the greatest calling that we as a followers of Jesus Christ we have. I to jest to największe, to najwspanialsze powołanie, które my jako uczniowie Jezusa mamy. What is your limitation? Jakie masz ograniczenia? Do you know that 36% of Christians don't share their faith about Jesus because they have fear? 36. Wiecie, że 36% chrześcijan nie dzieli się wiarą, bo się po prostu boi? Fear to be too offensive, fear to be rejected. Boją się, że ktoś ich obrazi, że ktoś ich odrzuci. Because I don't want that they will attack me in that way. Bo boją się, że zostaną zaatakowani w jakiś sposób. That I will not be part of the group. Ktoś taki sobie myśli, no już mnie nie przyjmą do tej ich grupy. That I am like weird. Będę jakimś dla nich dziwolągiem. But I want to read what it says, Acts 1:8 with you.
Ale chciałbym, żebyśmy razem przeczytali Dzieje 1:8. It says, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. And you will be my witness, telling people about me everywhere. W innym tłumaczeniu jest, stąpi na was w mocy i będziecie mi świadkami w Jerozolimie. In Jerusalem, through Judea, in Samaria, and the end of the earth. Całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Why we don't preach the gospel? Because we don't have the power of Holy Spirit to do. Dlaczego nie głosimy Ewangelii? To dlatego, że nie mamy mocy Ducha Świętego. But in this verse says, but you will receive power. Ale jest napisane, ale przyjmiecie moc. When the Holy Spirit comes upon you. Ducha Świętego, kiedy on stąpi na was. So what has to be our prayer? Więc o co powinniśmy się modlić? Holy Spirit, give me your power. Duchu Święty, daj mi twoją moc. Holy Spirit, I don't want to be ashamed of the gospel. Nie chcę się wstydzić Ewangelii, Duchu Święty. Holy Spirit, give me your courage to tell the people about your love, that there is salvation in you. Duchu Święty, daj mi odwagę, bym opowiadał ludziom o miłości, że w tobie jest zbawienie. You have the pill, we could call like that. The pill. We have. Mamy taką pigułkę. Let's suppose that you discover what is the cure for cancer. Załóżmy, że odkrywasz lekarstwo na raka. And you know that it's working. I wiesz, że ono działa. But what you do? I co robisz? You keep it. Chowasz je? You don't tell about this to nobody. Nikomu o nim nie opowiesz? You don't say nothing. Nic nie powiesz? It is not selfish. Czy to nie jest egoistyczne? Many times we are selfish with the gospel. Wielokrotnie jesteśmy egoistami, jeśli chodzi o Ewangelię. We don't share the gospel because share the gospel is not just to tell somebody about Jesus. Nie dzielimy się Ewangelią, bo dzielenie się Ewangelią to nie jest tylko opowiedzenie komuś o Jezusie. The calling that Jesus gave us is to make disciples. Powołanie, które dał nam Jezus, to czynienie uczniami. It means that it represents time to invest with people telling about Jesus. Wymaga to czasu, byśmy inwestowali w ludźmi, opowiadali im o Jezusie. Taking care of them. Byśmy zajęli się nimi. You know, like a spiritual baby. Byśmy traktowali ich jak takie duchowe niemowlęta. Telling him like it's the fundamentals of the faith. Later, help them in growing Jesus. Byśmy opowiadali im o tych fundamentach chrześcijaństwa, a potem jak wzrastać w Chrystusie. This is our calling. To jest nasze powołanie. To make disciples. By czynić uczniami. You don't need to have a PhD in theology to preach the gospel. Nie musisz mieć doktoratu w teologii, by głosić Ewangelię. You don't need to have an amazing testimony to preach who Jesus is. Nie musisz mieć jakiegoś niesamowitego świadectwa, by głosić ludziom, kim jest Jezus. You just need to know who is Jesus. Ale masz tylko wiedzieć, znaczy znać Jezusa, kim and, on jest. And you need to have the power of Holy Spirit in your life. I musisz mieć moc Ducha Świętego w swoim życiu. And God can use, no matter who, what old you are, God can use your life. I Bóg może cię użyć bez względu na twój wiek, może użyć twojego życia. No matter if you are 16, 15, 45, 69. Nie ma znaczenia, czy masz 16, 45 czy 69 lat. God can use your life. Bóg może użyć twoje życie. To bring transformations to others. By dokonać przemiany w innych ludziach. There is not greatest job when you see a life transformed by the power of Holy Spirit. Nie ma lepszego zadania niż zobaczyć przemianę w czyimś życiu mocą Ducha Świętego. Do you know how many people die in Poland every day? Wiecie, ile osób umiera w Polsce każdego dnia? Exactly 1,229, like media, it is the people who is dying every day in Poland. Około 1,229 osób, taka średnia osób umierających w Polsce. Let's say more than 1,000 people. Powiedzmy, że jest to 1,000. We don't know who of them really know Jesus. I tak naprawdę nie wiemy, kto z nich znał Jezusa. But we know what will be the destiny for those who didn't accept the gift of Jesus to salvation. Ale wiemy, jakie jest to wieczne przeznaczenie tych,
którzy nie zaakceptowali tego daru, jaki jest w Jezusie. So what is our excuse to preach the gospel? Więc jaką mamy wymówkę, że nie głosimy Ewangelii? Why we are just closing our mouth and not telling the good news that there is salvation in Jesus Christ? Dlaczego zamykamy swoje usta i nie mówimy o tym, że jest zbawienie w Jezusie? It is because we don't have compassion. To się dzieje dlatego, że nie ma w nas współczucia. Look what Matthew 9:36 it says. W Mateusza 9:36 mamy napisane. It says that when Jesus saw the crowd, he had compassion of them because they were confused and helpless. Mateusza 9:36, a widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni. Like a sheep without shepherd. Jak owce nie mające pasterza. And Jesus said to his disciples, the harvest is great. Wtedy powiedział do uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, but the workers are few. Ale robotników mało. So pray to the Lord who is in the charge of the harvest. Ask him to send more workers into his field. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Look what is the first thing that Jesus had. Patrzcie na pierwszą rzecz, jaką Jezus miał. Jesus had compassion. Miał współczucie, użalił się. Jesus had compassion in the way that these people were so confused and helpless. Miał to współczucie, widząc, jak oni są tacy bardzo bezradni, są zamieszani. Like in the Bible says, like sheep without shepherd. Jak te owce bez pasterza. Lost. Zagubieni. Because that is the life without somebody who is without Jesus in their life. Bo tak wygląda życie kogoś, kto nie ma Jezusa w swoim życiu. You can have a plan for your life, but if you don't have Jesus, you live lost. Możesz mieć plan na swoje życie, ale jeżeli nie masz Jezusa, będziesz zgubiony. If you don't have Jesus, you don't have hope, eternal hope. Jeżeli nie masz Jezusa, nie będzie w tobie tej wiecznej nadziei. There is so much confusion in your mind. Będzie tak wiele zdezorientowania, zamieszania w twoim umyśle. Even if you try to put everything in their place, but always there is something that is not bringing you this supernatural peace. Nawet wtedy, kiedy będziesz próbował układać to wszystko w swoim życiu, zawsze będzie tak, że nie będziesz miał tego ponadnaturalnego pokoju. The supernatural joy of God is this that makes you feel that you are alive, that you have hope. Tej Bożej ponadnaturalnej radości, która sprawi, że masz nadzieję, radość. That you are safe. Że jesteś zbawiony. That your future is in heaven. Że twoja wieczność jest w niebie. Many people walk without hope in this world. Wiele ludzi chodzi bez nadziei na tym świecie. But Jesus had compassion of them. Jezus użalał się, miał współczucie dla nich. And you know, compassion is not take your Bible and hit them. Understand? You're lost without Jesus. To nie jest współczucie obijać ich Biblią i mówić do nich, zrozum, jesteś zgubiony bez Jezusa. Or you shake them, you know that you are going to hell. Albo potrząsać nimi i mówić, wiesz, idziesz do piekła. Have compassion in your heart. Miej współczucie w sercu. Is to have the heart of Jesus in you. I mieć współczucie, to znaczy mieć Jezusa w sobie. It's understand that the only way to go out, it is Jesus. And you have the key, you have the pill to them. I jedynym rozwiązaniem to jest zrozumieć, że Jezus jest tym lekarstwem i wyjść do tych ludzi z tym lekarstwem. That compassion is about show them love. Współczucie to okazanie im miłości. Show them that the only solution it is Jesus. Pokazać im, że jedynym rozwiązaniem jest Jezus. Our work is not convince people. Wiecie, naszym zadaniem nie jest przekonywać ludzi. It's not give to Bible that they will understand something. Nie jest ich okładać po prostu Biblią, by coś zrozumieli. Our work is to preach the gospel. Naszym zadaniem jest głosić Ewangelię. Is to preach what Jesus did in our lives. Głosić to, co Jezus zrobił w twoim życiu. And the work of Holy Spirit is convince them. A działaniem Ducha Świętego będzie, by ich przekonać.
Holy Spirit is the one that will convince them of sin, righteousness and judgment. Bo to Duch Święty przekona ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. So tell me you, who was convincing you that you need Jesus? Powiedz mi na przykład o sobie, kto przekonał ciebie, że potrzebujesz Jezusa? Probably many people was telling you something, or maybe you was hearing about Jesus. Pewnie wielu ludzi ci opowiadało o nim, albo wiele o nim słyszałeś. But there was a moment that your eyes were open. Ale był taki moment, chwila, w której twoje oczy zostały otwarte. That in your spirit you understand that the only solution, the only way to salvation is Jesus Christ. Że w duchu zrozumiałeś, że jedynym rozwiązaniem, jedyną drogą do zbawienia jest Jezus Chrystus. It is not through what people did. It has an influence, but it is the power of Holy Spirit who did the biggest job. I tak naprawdę to na ciebie nie miało wpływ tak bardzo to, co inni zrobili, ale ta moc Ducha Świętego wykonała swoją pracę. But is the tool. Jesus used a tool, used a person to preach you the gospel. Oczywiście Jezus użył cię jako takiego narzędzia, byś głosił tą Ewangelię. And we need these people who is ready to preach the gospel without fear. I potrzebujemy takich ludzi gotowych do głoszenia Ewangelii bez strachu. Look what it says in Romans 10:14. W Rzymian 10:14 jest napisane: But how can they call on him to save them unless they believe in him? Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? And how they can believe in him if they have never heard about him? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? And how they hear about him unless someone tells them? A jak usłyszą bez tego, który zwiastuje? And how will anyone go and tell them without being sent? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? That is why the scripture says, how beautiful are the feet of the messengers who bring good news. Jak jest napisane, o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój i dobre rzeczy. In this version I have, how beautiful are the feet of the messengers. W wersji, którą ja czytam, mam, jak piękne są nogi posłańców. Who bring good news. Którzy przynoszą dobre wieści. We are the messengers. My jesteśmy posłańcami. Look, for example, these people who has the giving you post. Na przykład ci ludzie, którzy dostarczają ci pocztę. They are just the people who has to go and give you. To są po prostu ludzie, którzy mają przyjechać i ci to dać. And we are these people. A my jesteśmy takimi ludźmi. We are the ones who carry the message of salvation. To my niesiemy dosłownie to przesłanie zbawienia. We are the one who can preach the gospel. To my możemy głosić Ewangelię. And of course it is not just about the words that we can say. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o same słowa, jakie wypowiadamy. Because yes, our words communicate the salvation of Jesus. Bo tak, słowa komunikują przecież coś, komunikują zbawienie Jezusa w Jezusie. Actions communicate. No ale także twoje działania, zachowania to też komunikują. Your style of life also is communicating the good news or bad testimony of what Jesus about Jesus. To jak żyjesz jest też tym, co komunikuje to, albo to, że jesteś złym przykładem. But this is the time that I really believe that God is shaking us as a church. Ja naprawdę wierzę w to, że teraz jest czas, kiedy Bóg potrząsa nas jako Kościół. This is the time to be alive. To jest ten czas, kiedy musimy ożyć. This is the time to resurrect. To jest ten czas, kiedy musimy powstać z martwych. This is the time that we cannot more close our mouth. To jest czas, kiedy już nie możemy dalej zamykać naszych ust. This is the time that God wants to use your life. To jest czas, kiedy Bóg chce użyć twojego życia. Probably you will say, but I am not perfect. I have so much things that I have to work on yet. I pomyślisz sobie, no tak, ale ja nie jestem idealnym, tak wiele rzeczy jeszcze muszę przepracować. I want to tell you. I chcę ci coś powiedzieć. Samaritan woman. Samarytanka. She has really reasons for what to be afraid and so many fears that she could say, oh, I don't want to say nothing about Jesus. Ona naprawdę miała wiele powodów,
dla których mogłaby powiedzieć, no nie, ja nie chcę mówić nikomu o Jezusie. She really could have excuses. Real excuses. Ona naprawdę mogła mieć wymówki, takie prawdziwe wymówki. Five husband and the one that he had, it was not even her husband. Miała pięciu już mężów, a ten, z którym żyła, wtedy nie był nawet jej mężem. She really had bad reputation. Naprawdę miała złą reputację. But when she had an encounter with Jesus, ale kiedy spotkała się z Jezusem, that message that transformed her life, she went and ran to tell to everybody in the village. To przesłanie, które przemieniło jej życie, sprawiło, że pobiegła i opowiedziała o nim wszystkim we wsi. And she was the first evangelist that was saying about the good news about Jesus. I była pierwszą ewangelistką, która głosiła dobrą nowinę o Jezusie. Even she was the first person that Jesus revealed himself as the Son of God. Była tak naprawdę pierwszą osobą, której Jezus objawił, że jest Synem Bożym. Look, she didn't stop because of fear. I patrzcie, ona nie zatrzymała się z powodu strachu. Of about her bad reputation. Czy z powodu swojej złej reputacji. But she ran to tell everybody what Jesus was telling to her. Ale ona pobiegła, by opowiadać wszystkim o tym, co powiedział jej Jezus. Other example in the Bible. Innym przykładem w Biblii. Probably you remember in Mark 5 is talking about the demon possessed man of Gadara. Pamiętacie, w Marka 5 jest tam historia o człowieku Gadareńczyku, który był zademoniony. Look what happened to him. I patrzcie, co się z nim stało. Jesus delivered him. Jezus go uwolnił. And Jesus said, go and tell the good things that God did for you. I powiedział mu Jezus, teraz ty idź i opowiadaj o tym, co dobrego Bóg ci uczynił. And he was not, no, because what people will say, I was demon possessed. I on nie zachował się, no tak, ale co oni powiedzą, przecież ja byłem taki zademoniony. What kind of experience did he have? A jakie on miał doświadczenie? What kind of knowledge did he have? Jaką wiedzę tak naprawdę posiadał? He didn't know. I think that he probably don't know nothing about the doctrine of the church, about spiritual life. On praktycznie pewnie nic nie wiedział o doktrynie Kościoła, o doktrynie życia duchowego. But what he had, what he possessed. Ale to, co miał, to, co posiadał, is a experience who transformed his life. To doświadczenie, które przemieniło jego życie. What God did, the work that God did in his own life. To dzieło, którego Bóg dokonał w jego życiu. Look the life of Paul. Albo spójrzmy na życie Pawła. He was a persecutor of the church. Był prześladowcą Kościoła. An encounter with God changed his life. Ale spotkanie z Bogiem przemieniło jego życie. And before he was chasing believers, later he was going to preach the gospel. I wcześniej prześladował, ścigał chrześcijan, a później głosił Ewangelię. Peter, who denied Jesus. Albo Piotr, który wyparł się Jezusa. After being filled up with the Holy Spirit, he was preaching in the streets of Jerusalem. Po tym, kiedy został wypełniony Duchem Świętym, głosił wtedy tam na schodach Jerozolimy. It is natural when you experience an encounter with Jesus face to face. Wiecie, to jest naturalna rzecz, kiedy masz to doświadczenie, to takiego spotkania Jezusa twarzą w twarz. When you have an encounter with Jesus, you cannot shout out your mouth. Kiedy masz to spotkanie z Jezusem, nie możesz zamknąć ust. You have to tell to everybody what Jesus did on you. Musisz wszystkim opowiedzieć, co Jezus dla ciebie uczynił. There is when you are starting being a follower, a disciple of Jesus Christ. I to wtedy jesteś tym naśladowcą, uczniem Jezusa Chrystusa. Who is like him. Jesteś taki jak on. To, like, you walk like him. Chodzisz przez życie tak jak on. In the Bible, Jesus said, the same things that I did, you will do in my name. To jest to, co Jezus też powiedział. To, co ja robiłem, wy będziecie robić w moim imieniu. So what, one more time, is your excuse? Więc raz jeszcze. Co jest twoją wymówką? What is our excuse? Co jest naszą wymówką?
The biggest joy that we can have over the air is when you see a life transformed by the power of God. Największą radością, jaką możemy mieć na tej ziemi, to widzieć przemienione życie Bożą mocą. I remember that when my sister was studying in the university. Pamiętam, kiedy moja siostra była na studiach. She was studying me. No matter. When she was studying in the class, there was a group of people who always were like the drunkards. Było tak, że na jej roku wtedy była taka grupa, no takich pijaków, mówiąc wprost. And they every Friday go into to places to drink until no more who they are. I oni sobie chodzili co piątek i pili tak, że już po prostu urwał im się film, nie wiedzieli kim są. And there was between them one kind of the leader who was always like, let's go, let's go. I był wśród nich taki jakby lider tej grupy, który zawsze popychał ich do tego, idziemy, idziemy. Nobody was thinking that he needs Jesus. I wiecie, nikt nie myślał, że taki potrzebuje Jezusa. I remember that my sister, she started preaching him the gospel. Pamiętam, jak moja siostra zaczęła głosić mu Ewangelię. And you will say like, this guy, really? He needs Jesus. He looks like he will never accept salvation. I pomyślelibyście, co? Taki facet jak ten? On być może, on zaakceptuje tę Ewangelię? On nie potrzebuje pewnie Jezusa. But God was touching his heart. Ale Bóg dotykał i dotykał, dotykał jego serca. And this one who looks the harder in this group, the leader of that group. I ten, który wyglądał na najtwardszego tej grupy, jako lider tej grupy. One day he had an encounter with God. Pewnego dnia miał doświadczenie, miał spotkanie z Bogiem. When God reveals who God is to him. Kiedy Bóg objawił mu się, kim jest. When God restored all the problems that he was carrying from past. Kiedy Bóg uleczył go ze wszystkich problemów, które ciągnął za sobą z przeszłości. Healing his heart, cleaning his mind. Bóg uzdrowił jego serce, oczyścił jego umysł. He started growing and coming to the church, growing in God. I on zaczął naprawdę wzrastać w Bogu, zaczął pojawiać się w kościele. And later, now he is one of the leaders in youth ministry in the church in Ecuador. I dzisiaj jest jednym z liderów służby młodzieżowej w kościele w Ekwadorze. Because there is nobody who is impossible or too hard for God. Bo nie ma, wiecie, nikogo dla Boga, kto by był za twardy, by go nawrócić. The biggest joy that you can have over the air is when you will see a life transformed. Największą radością, jaką możesz mieć na tej ziemi, to być świadkiem przemiany czyjegoś życia. And now ask to yourself. I zapytaj siebie teraz. Do you have somebody around you who needs to experience a transformation in their life? Czy masz kogoś w swoim życiu, kto potrzebuje przemiany w swoim życiu? Do you have somebody that is around you that still doesn't know Jesus? Czy masz gdzieś koło siebie kogoś, kto cały czas jeszcze nie zna Jezusa? Don't think that you are not qualified to this job. I nie myśl o sobie, że nie masz odpowiednich kwalifikacji. Because actually God always is choosing people who is not qualified. Bo tak naprawdę Bóg zawsze wybiera ludzi bez kwalifikacji. Because it's not about us, it's about him. Bo tu nie chodzi o nas, tu chodzi o niego. But look for a moment who I have around that I really feel that these people need Jesus. I spójrz tak naprawdę, czy masz kogoś koło siebie, kto potrzebuje Jezusa? Do you have compassion for these people, knowing that they without Jesus are lost? Czy masz to współczucie dla nich? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że oni są straceni bez Jezusa? Do you really believe in the power of Holy Spirit to transform their lives? Czy naprawdę wierzysz w moc Ducha Świętego, która może przemienić ich życie? This is the time.
To jest czas. We are shouting, this is our time. Yes, this is our time, church. Wiecie, krzyczymy, this is our time. To jest nasz czas. Tak, to jest nasz czas, Kościele. This is the time that we will not close more our mouths. Ale to jest czas, aby już nie zamykać naszych ust. I decided when I was in high school, I was in a public high school. Ja postanowiłam, kiedy byłam w publicznej szkole średniej. And it was really transition for me being in that place where surrounded by Christians, later surrounded by not believers. I naprawdę była to taka przemiana, bo wcześniej byłam w szkole chrześcijańskiej, a później byłam otoczona niechrześcijanami. But I said, I will not be ashamed of the gospel. Ale postanowiłam i powiedziałam sobie, nie będę wstydziła się Ewangelii. I will preach to my friends here. Będę głosiła moim przyjaciołom tutaj. When I was in university, God gave me the privilege to also preach the gospel to my friends in university. A kiedy byłam na studiach, Bóg dał mi też ten przywilej głosić moim przyjaciołom na studiach. I remember one time I asked one teacher who gave, I said, please give us 1 hour. I would like that you will give me 1 hour. I want to tell to the classmates something. I pamiętam, jak raz na jednych zajęciach poprosiłam wykładowcę, by dał mi 1 godzinę, bo chciałam o czymś opowiedzieć studentom. And I was telling to all the class about Jesus. I na całym roku wtedy, który siedział, opowiadała mi o Jezusie. I asked them how many of them wanted to accept Jesus as their savior. I zapytałam wtedy, ilu z was chce przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. Many of them accepted Jesus Christ. I wielu z nich przyjęło Go, Jezusa Chrystusa. You know, you are called for something bigger than yourself. Bo wiesz, jesteś powołany do czegoś, co jest większe niż ty sam. Because this decision, it is about eternity. Bo mówimy tutaj o decyzjach dotyczących wieczności. Eternity. Wieczności. This is not a decision that will just remain here on the earth. This is about the eternal life. We are talking about eternity. To nie chodzi tutaj o jakąś decyzję, która pozostanie na ziemi, ale chodzi o decyzję, która będzie miała efekt wieczności. And I will tell you, God could use my life that I was very ashamed person. I powiem wam, jeśli Bóg mógł użyć mojego życia, kiedy ja byłam naprawdę nieśmiałą osobą, I really believe that God can use your life. To wierzę, że Bóg może użyć też i twojego życia. God can use your life to impact somebody. Bóg może użyć twojego życia, abyś miał wpływ na kogoś. God can use your life to bring a transformation in the life of somebody. Bóg może użyć twojego życia, byś to ty przyniósł tę przemianę do tego życia. Remember, it's not your work is preach the gospel, the work in the heart is doing Holy Spirit. Pamiętaj raz jeszcze, twoim zadaniem jest jedynie głosić Ewangelię, resztę dokona Duch Święty. But it's your and my decision to don't be ashamed of the gospel. Ale twoją i moją decyzją jest to, że nie będziemy się wstydzić Ewangelii. That we will be with courage preaching who is Jesus. Że będziemy z odwagą głosili, kim jest Jezus. We will pray for these people. Będziemy się modlić o tych ludzi. And I want to do a challenge for you. I chcę wam rzucić wyzwanie. How many of you have somebody who, for you, you would like that it will be safe? Jak wielu z was ma kogoś w swoim życiu i chciałbyś, żeby ta osoba była zbawiona? So I would like that here in the front will be papers and pencils, and you will come here to the front and write 3 names. Of people that you are commitment, you do a commitment to pray for them, to pray for the salvation of them. I zrobimy teraz tak, że tu z przodu będą karteczki i długopisy i wypiszecie na nich co najmniej 3 imiona ludzi, o których zbawienie będziesz chciał się modlić. That you will not just, you know, this is something that is spiritual, that Holy Spirit is the only one who can do the work inside of their hearts. I wiecie, to jest coś duchowego, że tak naprawdę tylko Duch Święty może zrobić coś w ich sercach. But we have to do our part. Ale my też musimy wykonać swoją część. We have to open our mouth. My musimy otworzyć swoje usta. In the Bible said that when we open our mouth, Holy Spirit will fill our lips with the right words what we have to tell to them. W Biblii jest napisane, że kiedy już otworzymy nasze usta, Bóg da nam właściwe słowa, Duch Święty da nam słowa, które mamy mówić. So this calling is for people who really commit
to pray for these people that you will write in this card. Więc to wyzwanie jest dla tych z was, którzy naprawdę chcą poświęcić się, że będziecie modlić się za ludzi, których macie w swoim otoczeniu. Maybe it's are your parents. Może to twoi rodzice? Maybe it's your friend. Może twój przyjaciel? Maybe your coworker, your employer, your boss. Może twój współpracownik, twój szef? Who of these person you are commitment to today to pray for their salvation? Dla której z tych osób dzisiaj naprawdę poświęcisz się i zrobisz to takie zobowiązanie, że będziesz się o nich modlił? And we will pray here for all of them. I tutaj też dzisiaj pomodlimy się o nich wszystkich. Because I believe that nobody, no matter where they are. Bo wierzę, że nieważne gdzie oni są teraz. When we will pray here, Holy Spirit is also there. Kiedy będziemy się modlić tutaj, Duch Święty też jest tam. And he can touch their lives. I on może dotknąć ich życia. And they can start having an open heart for the gospel. I oni mogą otworzyć swoje słowo na usłyszenie Ewangelii. Pray that the land of their heart will be ready to the seed of the gospel in their lives. Będziemy się modlić, by ta gleba ich serca była gotowa na przyjęcie ziarna Ewangelii. We will pray that their eyes will be really open for the gospel. Będziemy się modlić o to, by ich oczy otworzyły się na Ewangelię. That their lives will be coming to Jesus. By oni przyszli swoim życiem do Jezusa. How many of you want to have this commitment? Jak wielu z was chce podjąć się takiego zobowiązania? That you really say, I will pray. I naprawdę powiesz, będę się modlił. And I want to remind you that we have this zaproszenia, that this is our time. Chciałabym też wam przypomnieć, że mamy te tutaj zaproszenia na This is our time. We know that Saturday, if I could remember, is 30. We will have this evangel event open for everybody who wants to come. Że 30 września, czyli w sobotę, mamy tą otwartą sesję ewangelizacyjną dla każdego, kto zechce przyjść. Here in InfoPoint you can take a lot of this to invite to every of your friends, every of your people in your work, whoever you want. I wiele, wiele, wiele takich zaproszeń możecie wziąć w punkcie info, by zaprosić swoich przyjaciół, współpracowników, ludzi, których znacie. But I want to challenge you to today to choose three people. Ale dzisiaj chcę wam rzucić wyzwanie, byście wybrali trzy osoby, that you will be praying for them. O które będziecie się modlić. And in this week, this coming week, don't leave for the last moment. In this coming weeks, invite them to This is our time to the evangelist event. I później w tych nadchodzących dniach, i nie zostawiaj tego na ostatnie tam ileś godzin, będziesz zapraszał te osoby takim właśnie zaproszeniem. And we believe that the heart of their line will be open for the gospel of Jesus Christ. I wierzymy, że do tego czasu gleba ich serca będzie otwarta na przyjęcie Ewangelii o Jezusie. Let's stand in our feet. Wstańmy. And if you are this person who wants to do this commitment, jeśli jesteś taką osobą, która chce się podjąć takiego zobowiązania, this person who is saying, I will not put more excuses. Jeżeli jesteś taką osobą, która powie, ja już nie będę dawała żadnych wymówek, I will not be a limit for what God wants to do in this nation. Nie będę takim ogranicznikiem tego, co Bóg chce zrobić w tym narodzie. I will not, this person will be ashamed of the gospel. Nie będę tą osobą, która wstydzi się Ewangelii. And even if you now you say like I don't know, I am really afraid of that. I może nawet teraz sobie mówisz, ale ja nie wiem, jak to zrobić, naprawdę się tego boję. But if you are taking this challenge in the spirit. Ale jeżeli podejmiesz się tego wyzwania w duchu, and you are saying, God, yes, I am ashamed, but I believe that you will fulfill me with the power of your Holy Spirit. I powiesz Bogu, tak, Boże, wstydzę się, ale wierzę, że możesz wypełnić mnie Twoją mocą, Ducha and Świętego. It's not in my power, Jesus. I tu nie chodzi o moją moc, Jezu. It is in you. Ale o Twoją. I am going to represent your name. A ja będę przedstawicielem Twojego imienia. I want to preach the gospel of salvation. Bo ja chcę głosić Ewangelię zbawienia. I want to see with my own lives transformed by your power. I chcę, aby moje życie też miało wpływ na ich życie.
I want to see the transformation, God, in their lives. Chcę zobaczyć te przemiany w ich życiu. If you are this person, please run to here, take a pencil, take a card and write this name. Jeżeli jesteś tą osobą, podbiegnij tutaj, weź długopis i karteczkę, napisz te trzy imiona. Write their names. Napisz te trzy imiona. You will remember these three names all of these weeks. I będziesz pamiętał o tych trzech imionach przez cały tydzień. But the goal is that you will invite them for This Is Our Time. Ale pamiętaj, że celem jest to, byś zaprosił te osoby na This Is Our Time. Saturday, the evangelist session. W sobotę na sesję ewangelizacyjną. But also praying for their salvation. Ale będziesz się modlił i modlił i modlił o ich zbawienie. That God will reveal and open their hearts and minds. Aby Bóg im się objawił i otworzył ich umysły i serca. If you want to, you can leave these cards here in this glass box. Jeżeli chcecie, możecie zostawić te karteczki tutaj w tym plastikowym pojemniku. And we will pray for these people. I będziemy modlić się o tych ludzi. But the commitment is that you will preach for them. Ale zobowiązanie wasze jest takie, że będziecie im głosić. Every day. Każdego dnia, że będziecie się modlić o nich. Every day you will pray for their salvation. Będziecie się modlić o nich każdego dnia o ich zbawienie. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Dziękujemy ci, Duchu Święty. Thank you, Holy Spirit. Dziękujemy ci, Duchu Święty. Fill us with your compassion. Wypełnij nas twoim współczuciem. Fill us with your compassion. Twoim współczuciem. We pray for these people, God. Modlimy się o tych ludzi, Boże. That you will bring salvation. Abyś dał im zbawienie. That you will bring your salvation, God. Abyś dał im swoje zbawienie, Boże. That you will bring transformation. Abyś przyniósł tą przemianę. So only you can do it. Której ty tylko możesz dokonać. We pray for the salvation of the people of Poland. Modlimy się o zbawienie ludzi w Polsce. We cry out for them, Father. My wstawiamy się za nimi, Ojcze. For those who are broken. Za tych, którzy są złamani. For those who are without hope. Za tych, którzy są bez nadziei. For those that they have broken hearts. Za tych, którzy mają złamane serca. That the life was hard for them. Za tych, którzy mieli ciężkie życie. For those who have maybe success in war, but their family life destroyed. Za tych, którzy może mają sukces w pracy, ale roztrzaskane rodziny. For this youth that their identity has been confused. Za młodzież, której tożsamość jest w totalnym zamieszaniu. For these kids that are suffering of depression and pain. Za te dzieci, które z bólu i depresji cierpią. We pray, Father, for the salvation of Polish people. Modlimy się, Ojcze, o zbawienie Polaków. We pray that you will open the eyes. Modlimy się, byś otworzył ich oczy. That only you are the savior of the world. Bo tylko ty jesteś zbawcą świata. That you are the way, that you are the truth, that you are the life. Bo ty jesteś drogą, prawdą i życiem. You are the one who can bring restoration. Bo tylko ty możesz sprawić odnowienie. That you are the one who is the cure for our souls. Bo tylko ty jesteś lekarstwem dla naszych dusz. Use our lives, God. Użyj nas, Boże. Unieście teraz, proszę, ręce. And you can say, here I am, send me, God. I powiedzcie, oto jestem, Panie, poślij mnie. Oto jestem. I want to be your tool. Chcę być twoim narzędziem. Send me. Poślij mnie. Send me to this nation. Poślij mnie do tego narodu. I know that God is sending you many people to your work. Wiem, że Bóg posyła wiele osób, by czynić Jego dzieło. To preach the gospel in your work. Byś głosił Ewangelię w swojej pracy. To tell about Jesus to your friends. Byś opowiedział o Jezusie swoim przyjaciołom ze szkoły średniej, z uniwersytetu. Byś opowiedział o zbawieniu swojej rodzinie, twoim sąsiadom. Wypełnij nas
swoim Duchem Świętym, Boże. Wypełnia swoim Duchem. Nie będę wstydził się Ewangelii. W imieniu Jezusa my wypędzamy strach. I ogłaszamy, że ten naród należy do Jezusa. Polsko, zobaczysz przebudzenie. Polsko, zobaczysz przebudzenie. Polsko, zobaczysz przebudzenie. Polsko, zobaczysz ludzi zbawionych. Polsko, zobaczysz przebudzenie. Polsko, zobaczysz manifestację Bożą na ulicach. Polsko, zobaczysz zbawienie, uwolnienia, uzdrowienia. Polsko, zobaczysz zbawienie. Zobaczysz odnowienie rodzin. Odnowienie złamanych serc. Polsko, zobaczysz wypędzoną depresję w imieniu Jezusa. My ogłaszamy, że duchy jakieś pokoleniowe są wypędzone w imieniu Jezusa. My będziemy świadkami manifestacji Bożej w naszym życiu. I przez wiarę widzimy żniwo tysięcy biegnących do Jezusa. Widzimy upamiętanie się. Widzimy pokutę i przebudzenie na ulicach. Przebudzenie na studiach wyższych, na uniwersytetach. Przebudzenie w mediach. We see God that you will use people through all the areas in society. Widzimy, Boże, jak używasz ludzi w każdym obszarze społeczeństwa. Because Poland belongs to you, Jesus. Bo Polska należy do Ciebie, Jezus. Because Poland belongs to you, Jesus. Bo Polska należy do Ciebie, Jezus. Poland belongs to you, Jesus. Polska należy do Ciebie, Jezus. Poland belongs to you, Jesus. Polska należy do Ciebie, Jezus. Przebudzenie wisi w powietrzu. Brokenness of heart. Złamanie serc. Zruszone serca. Our life before you, God. Kładziemy nasze życia przed Tobą, Boże. And we ask for forgiveness for the sin of this nation. I prosimy Cię o przebaczenie grzechu tego narodu. Your word said that if my people will humble themselves. Ty powiedziałeś, jeśli mój lud się utworzy. You will hear our prayer. Ty usłyszysz te modlitwy. And you will restore our nation. Ty odnowisz ten naród. We humble ourselves, God. My się ukażamy, Boże. We recognize that we were far from you. Rozpoznajemy, że byliśmy daleko od Ciebie. We recognize our lukewarm life, Christian style life. Rozpoznajemy, że wiedliśmy letni styl chrześcijańskiego życia. But we want to come back to you. Ale chcemy powrócić do Ciebie. We want to see generations, new generations, that their hearts, their lives are surrendered to you, God. Chcemy widzieć nowe, kolejne pokolenia, którzy podają swoje serca Tobie, Boże. We as a church, we recognize our sin. My jako Kościół rozpoznajemy nasz grzech. Forgive us, Lord. Przebacz nam, Panie. Forgive us, Lord. Przebacz nam, Panie. Forgive us, Lord. Przebacz nam, Panie. Because we were far from you and from your commitment. Bo byliśmy daleko od Ciebie i od Twoich ustaleń. We come back to you. Ale wracamy do Ciebie. We come back to you. Wracamy do Ciebie. We pray for Poland. Modlimy się za Polskę. Because we believe that we come back to you. Bo wierzymy, że my powracamy do Ciebie. You can use our lives to reach this nation for Jesus. Użyj naszych żyć, by sięgnąć po ten naród dla Jezusa. Cześć. Nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako North Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony,
Do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.